Cześć, witaj, tu Krystian Karciński. Mam dla Ciebie wskazówkę dnia dotyczącą nauczania matematyki na studiach. Większość zadań z matematyki na studiach, albo może nawet wszystkie, mają taki schemat, że masz jakiś krok taki wyjściowy, tak, początkowy, później krok pośredni, 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 pośredni i krok końcowy to jest odpowiedź, nie? Czyli robisz mały kroczek do przodu, zapisujesz to na kartce, kroczek do przodu, zapisujesz na kartce, kroczek do przodu, zapisujesz na kartce. Nie? Zgodzimy się. Teraz pytanie jest takie, ile tych kroczków pośrednich ma być? Chcę dzisiaj pomówić o takim jednym zjawisku, które nazwę umownie, no nie wiem, ścinaniem obliczeń, tak? Wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, że uczeń, rozpisując zadanie z matematyki, jest w jakimś punkcie, i on zamiast robić kroczek po kroczku, zapisywać na kartce po kroczku, nagle zatrzymuje się, intensywnie wpatruje się w kartkę, myśli długo, przez wiele sekund, tak, widziałem to wiele razy na korepetycjach i wyobraża to sobie tak, używa całej mocy swojej głowy, żeby zapisać już nie tam jeden czy dwa kroki do przodu, on już w tej głowie robi pięć kroków do przodu w pamięci, w myślach, po to, żeby zapisać od razu jakiś bardzo przekształcony, zaawansowany wynik, tak? Korzysta tam przy tej okazji z trzech wzorów naraz w głowie i wykonuje jakieś inne skomplikowane operacje typu skracanie ułamków, tak? Wszystko w głowie i zapisuje wszystko na kartce już 5-6 kroków do przodu. Tak jakby starać się, nie wiem, zminimalizować tą liczbę kroków, które mają być zapisane na kartce, nie? No oczywiście tak. Tu się zgodzimy, że to jest zupełnie bez sensu, bo uczeń się myli w głowie, nie? Jak tam za dużo w niej pracuje, a za mało jest rozpisane na kartce, czyli statystycznie rzecz biorąc jest to taka prosta droga do porażki w zadaniu. Czemu ludzie tak robią? No wiadomo, 100 tysięcy przyczyn, jak z wszystkim w życiu. Tak, niektórzy są po prostu dobrzy, niektórzy się po prostu śpieszą, niektórzy są po prostu leniwi, niektórzy są po prostu mają taki charakter, że idą od razu do celu, chcą szybko dojść. Niektórzy obserwują profesorów na zajęciach, na wykładach, profesorów 40-letnim stażem, jak robią zadania na tablicy i myślą, że to tak trzeba robić, że ścinać te obliczenia, tak? Ale dzisiaj się chcę skupić na takiej jednej przyczynie. Mianowicie takiej, że jak ja zaczynałem korepetycje, to byłem troszkę zdumiony właśnie, bo widziałem uczniów, jakichś bardzo słabych uczniów, którzy mają duże problemy z matematyką, duże problemy z jakimiś podstawowymi działaniami, najczęściej na podstawówce, i oni najchętniej to robili, tak? Co było dla mnie zupełnie zdumieniem, bo to jest zupełnie nieracjonalne, tak? Oni próbowali, im ktoś większy miał problemy z matematyką, im bardziej się bał matematyki, tym bardziej próbował ścinać w głowie obliczenia i nie wiem, pisać po dwóch, trzech krokach jakoś od razu wynik najlepiej, nie? Im ktoś był słabszy z matematyki, tym bardziej ścinał, tak? Przybliżeniu, taką zasadę zauważyłem. Co było dla mnie jako początkującego korepetytora sporym zdumieniem, ale jakoś tak szybko połapałem się, wydaje mi się, że po prostu tutaj jest mechanizm taki. Jak ktoś czuje się niezbyt pewnie z matematyką, wie, że robi dużo błędów, nie jest pewien tego, co pisze, to aż boi się zapisać to i stara się od razu 5-6 kroków pominąć, dlatego żeby w tych krokach nie zrobić błędu. Czyli taki mechanizm się włącza, no taki racjonalny, tak, by się powiedziało. Chce ktoś od razu napisać jedną rzecz, bo ma mniejszą szansę, że w tej jednej rzeczy się pomyli, nie? Tak jakby strzelić od razu, nie? Albo nie uczyć się w ogóle niczego, tylko próbować strzelać, tak, zapamiętać jakieś proste schematy czy coś takiego. No oczywiście kończy się to tragicznie, tak? To tak jakby uczyć się prawa jazdy i nie umieć się prowadzić samochodu jeszcze dobrze i na manewrach dodawać więcej gazu tam przy cofaniu z tyłem, żeby szybciej samochodem zaparkować, żeby wolniej skrócić czas jazdy samochodem, to szybciej jeździć, żeby, bo wtedy jest mniejsza szansa na porażkę, tak? Czy to się może udać kiedyś teoretycznie, że ktoś od razu strzeli dobry wynik i pan profesor mu tam nie wytknie jakiegoś błędu po drodze? No. Tak, to się nie przekonuje mnie, tak, to się może kiedyś udać, ale w bilansie zgadzamy się, że jest to kompletnie zły pomysł, kompletna porażka, nie? Ja tu zawsze przypominam sobie takiego profesora, miałem z analizy, on był tuż przed emeryturą,
troszkę zmyślę to, bo nie pamiętam dokładnie tego przykładu. No nie wiem, zgodzimy się, facet tuż przed emeryturą 40-50 lat z analizą matematyczną spędził. I tak pamiętam do dziś, jak on powoli skracał ułamek na tablicy. Miał tam jakieś, teraz zmyślam, ale coś w tym stylu. Miał tam jakieś 148, tak, przekreślał. 50 dwudziestych równa się 50 dwudziestych czwartych. Przekreślał, równa się 25 dwunastych. Przekreślał się, przekreślał to, równa się tam ile? 2,1 dwunasta, tak? Profesor z wieloletnim stażem robił takie rzeczy, bo wiedział, że dzięki temu, że tak dużo rozpisuje, jest mniejsza szansa na to, że się pomyli. Dlatego cała tutaj kwintesencja mojej pogadanki jest taka, im słabiej czujesz się z matematyką, tym więcej rozpisuj. Nie staraj się iść na skróty. Więcej rozpisujesz, zmniejszasz swoją szansę do błędu i bardzo Cię zachęcam do tego, żeby te kartki były dużo rozpisane. Nie pomijać żadnych pośrednich kroków. I tak wyjdziesz na tym lepiej, niż jakbyś miał ścinać obliczenia. Na razie, powodzenia z matematyką na studiach. Cześć!